Rekordziści wykazują taką dyspozycję, że aż żal, iż następuje przerwa świąteczno-noworoczna. No trochę szkoda, bo jednak te wyniki ostatnie są bardzo pozytywne. Strzelamy dużo bramy, gramy efektownie i szczególnie efektywnie. Cały czas doliczamy w każdym meczu po 3 punkty, więc uciekamy stawce, więc no szkoda. Święta nam się na pewno sprzedadzą, troszkę odpoczynku, jednak mam nadzieję, że po świętach i po nowym roku ta seria będzie dała trwale. Dalej. Imponujecie, nie da się ukryć, stylem gry i jakością w ostatnich tygodniach. No fajnie, że te założenia, które na treningu, przez które ćwiczymy, one realizujemy je bardzo dobrze, przynosi to efekt. Fajnie, że każdy zawodnik, który wchodzi, daje określoną jakość i to jest ważne, bo liga jest długa, jeszcze mamy sporo meczy, pomimo że gdzieś tam stawce trochę odjechaliśmy, to później będzie każdy mecz naprawdę szaleńczo ważny, bo później rozpocznie się taka walka, jedni o awans, tam jest bardzo duży ścisk między 2-8, więc my musimy cały czas punktować i uciekać i patrzeć kolejnego meczu, nie patrzeć co się tam dzieje, ale tak jak wspomniałeś, super, że te mecze ostatnie były naprawdę w 100% skoncentrowane od początku, od pierwszej do 40 minuty. I oby tak dalej. Czyli jak będzie świętował Paweł Budnia? O, ja na pewno urodziny, muszę zaległości rodzinne. Będę jak zwykle, jak to przyjeżdżam tutaj wiele kilometrów, to znowu będę zmuszony trochę pojeździć, ale myślę, że znajdzie się odrobina chwili spokoju, żeby w domu usiąść i spokojnie przeżyć te święta. Wszystkiego dobrego na święta i nowy rok. Dziękuję również, wszystkim życzę. Dzięki. Cóż powiedzieć kapitanie po takim spotkaniu? Jakub Molicki. No ciężko coś powiedzieć, że tak jak on mówi, przegrywamy z mistrzem Polski, porażka 10-0 no, na pewno nie cieszy, ale taka porażka musi przede wszystkim uczyć, tak? Przegrywamy wysoko, ale podjęliśmy rękawice, mimo że mogliśmy strzelić parę bramek, tak? 2-3, nic by się nie stało, jakbyśmy strzelili te bramki. No ale mistrz Polski obnażył nasze słabości. Opór stawiliście, to fakt, natomiast Bielszczanie byli dzisiaj niesamowicie szybcy. Tak, dokładnie. Jeszcze nam brakuje trochę do tego poziomu, to pokazali nam w sumie, gdzie jest nasze miejsce w tej lidze. Ale walczymy dalej, tak jak mówiłem, porażka musi uczyć, nie możemy się po prostu podłamać, tak? Trenerze, co tu ukrywać? Karuzela Bielszczan była dzisiaj za szybka dla Was. Nie tylko dla nas, to tak widać szczególnie po tych wszystkich ostatnich kolejkach, że karuzelę to ma każdy z rekordem. My dzisiaj też. No ciężko się ogarnąć po takim wyniku, bo czy aż na taki zasłużyliśmy? Oczywiście rekord zasłużył na te 10 bramek, bo stworzyli tych sytuacji jeszcze więcej, ale ja naliczyłem naszych co najmniej 7-8 takich, których powinien paść bramki, a niestety nam się nic nie udało strzelić. Mam pretensje do zespołu o kilka, 3-4 bramki takie, w których nawet z takim przeciwnikiem nie powinniśmy tak się zachować. I to na pewno będę za to rozliczał. No i to, że ten słabo wyglądamy w ataku, jeżeli chodzi o skuteczność w ostatnich meczach, bo tak jak dzisiaj mówię, no kilka tych sytuacji fajnych stworzyliśmy, ale albo świetnie Bartek bronił, albo po prostu w dogodnych sytuacjach nie potrafiliśmy skutecznie uderzyć na bramkę. Zostaje zatem życzyć spokojnych i wolnych od futsalu świąt. No, parę dni się przyda na pewno, szczególnie po takim meczu jak tutaj. No, no ja mówię jeszcze raz, no, robiliśmy co mogliśmy, już różne formy, ale jednak to rekord szedł na taki poziom na tą chwilę, że naprawdę czapki z głów, nie? Bo świetnie to wygląda pod każdym względem. Dziękuję bardzo. Dzięki. I znów pozwolę sobie rozmowę z trenerem Andrzejem Szłapą rozpocząć nieco przewrotnie. Jak to zrobić, żeby zachować taką dyspozycję u rekordzistów mimo świąt i Sylwestra? No, mam nadzieję, że wrócą po tym odpoczynku na świeżości, będą grać jeszcze lepiej. Choć o to będzie bardzo trudno, bo dzisiaj zagrali no bezbłędnie w ofensywie i w defensywie, można powiedzieć. Tam parę błędów się może zdarzyło, ale mecz perfekcyjny. A przeciwnik wbrew pozorom, bo patrzymy na wynik jest 10-0, ale wbrew pozorom postawił wysoką poprzeczkę, bo walczyli o każdy metr parkietu, grali bardzo agresywnie. No myśmy musieli grać na dużym tempie, żeby tą ich obronę agresywną rozgonić. Jeśli szukać elementów, które można jeszcze udoskonalić w grze Bielszczan, to byłyby to? To ciężki temat, bo naprawdę może jeszcze stałe fragmenty można poprawić, gdzieś więcej mieć korzyści ze stałych fragmentów gry, ale myślę, że i 4-4-0 i 4-3-1 grały się na takim poziomie, że będę miał problem na analizie, jak będę oglądać ten mecz, żeby się do czegoś doczepić. Pozycja lidera to miły, ale ciężko zapracowany prezent pod choinkę dla całego sztabu i wszystkich zawodników rekordu. No dokładnie tak, trudne półrocze za nami. Gdzieś naszym celem numer jeden, wiadomo, że była Liga Mistrzów, tam nie uważam, że daliśmy plamy, ale nie zagraliśmy
w ramach naszych oczekiwań, no, chcieliśmy tam coś więcej osiągnąć. Też nie uważam, że zagraliśmy słabo, bo zagraliśmy dobry turniej, bo graliśmy z klasowymi przeciwnikami. No i co? No i na pewno zasłużone pierwsze miejsce w lidze, bo graliśmy naprawdę świetny futsal. W wielu meczach byliśmy drużyną mocno dominującą. Przydarzyła się jedna wpadka w Katowicach, ale gdzieś takie rzeczy się zdarzają, to jest futsal i po tym meczu nie przeszliśmy, że tak powiem, obojętnie, ale na pewno takie mecze się mogą zdarzyć i na pewno nie dajemy się zwariować po takich meczach. Jak najbardziej półrocze udane, mamy ogromną przewagę, jeszcze przed nami mecz zaległy, który zagramy na początku przyszłego roku i na pewno będziemy do tego meczu dobrze przygotowani. Zatem wszystkiego dobrego na święta i nowy rok dla trenera, całego sztabu i wszystkich biało-zielonych. Dziękuję w swoim imieniu, w imieniu sztabu, całej drużyny. Również życzę wszystkim rekordzistom zdrowych, wesołych, pogodnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego nowego roku.